W Warszawie odbyła się pierwsza w Polsce i w Europie konferencja na temat materiałów odniesienia, której współorganizatorem było Polskie Centrum Akredytacji. W gronie krajowych i międzynarodowych ekspertów debatowano nad zastosowaniem materiałów odniesienia w kontekście obszaru badań i wzorcowań. Celem tej konferencji jest przybliżenie tematu akredytacji producentów materiałów odniesienia. To jest obszaru, o który Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło swoją działalność. Konferencja na temat materiałów odniesienia jest skierowana przede wszystkim do laboratoriów badawczych, wzorcujących, laboratoriów medycznych, które w swojej działalności muszą ustanawiać spójność pomiarową i po to, by ustanowić właściwe odniesienie, i jest wymagane, by użyte były właśnie materiały odniesienia. W chwili obecnej posiadamy jednego akredytowanego producenta materiału odniesienia i bardzo zależy nam na tym, aby ta liczba akredytowanych organizacji, akredytowanych jednostek oceniających zgodność była większa. Starania o uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji rozpoczęliśmy w 2017 roku. W pierwszym etapie Polskie Centrum Akredytacji dokonało przeglądu naszej dokumentacji. W drugim etapie czekała nas kilkudniowa ocena. Ocena dotyczyła kilku aspektów, a więc przede wszystkim bazy technicznej, bazy zasobowej, samej praktyki produkcji materiałów odniesienia oraz, co równie ważne, dotyczyła analizy statystycznej i jak również przygotowanej dokumentacji, tej, którą przekazujemy dla naszych odbiorców, dla klientów. Przy produkcji materiałów odniesienia niezwykle ważna na każdym etapie produkcji jest precyzja i dokładność oraz kontrola procesu przez wzajemne sprawdzanie się niezależnych operatorów. Także podstawą jest kompetentny personel oraz odpowiednie procedury pomiarowe, które w warunkach kontrolowanych zapewnią powtarzalność procesu. Od strony komercyjnej bardzo ważne jest, aby wytwarzane wyroby były odpowiednie dla klientów. Zależy nam na tym, żeby materiał, który ma być wzorcem certyfikowanym, na którym mamy my pracować i inne laboratoria w Polsce, miał jak najbardziej stabilne parametry, żeby te podane cechy były powtarzalne i niezmienne w czasie. Celem, który chcemy osiągnąć, jest bycie sygnatariuszem porozumienia o uznawaniu wyników akredytowanych na arenie europejskiej, jak również na arenie międzynarodowej. Posiadanie akredytacji w zakresie materiałów odniesienia jest bardzo często dla klienta istotnym argumentem przy wyborze swojego dostawcy. A zatem akredytacja zapewni nam konkurencyjność i prestiż na rynku, a także będzie gwarancją, że nasze wyroby są na najwyższym poziomie zarówno pod względem jakości i bezpieczeństwa. Dodatkowo umożliwią to też współpracę międzynarodową, biorąc pod uwagę wielostronne porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji. Dzięki temu zyskuje dostęp do wielu rynków, nie tylko w Europie, ale i na świecie, a i nasz polski rynek jest póki co bardzo ubogi, jeżeli chodzi o certyfikaty wydane w ramach posiadanej akredytacji. Stąd powszechność zastosowania certyfikowanych materiałów otwiera zupełnie nowe możliwości przed producentami krajowymi materiałów odniesienia.